niewiarygodne. Jesteśmy w Żytniku i dotąd dochodzi ryba. Proszę popatrzeć, jaka przepławka jest zbudowana. To jest przepławka. Nie ma wody. A tu stopień dwumetrowy. I gdzie ta ryba ma skoczyć? Raz, że nie ma wody i ona nie pójdzie. Tu powinna zrobiona być ładna przepławka, żeby bokiem ta ryba schodziła. Tu jest wymurowane, wybetonowane. Wody brak. A jak ta ryba ma być? Migrować do góry. No nie da rady. Te ryby migrowały od lat tutaj. Ale niestety już nie mogą. Z tego względu, że jest tama. Elektrownia utworzona, za wysoka jest przepławka, ryba nie może przejść, grodzą stawy, a tu jak widać sam żwir, a ryby nie ma. A kiedyś ta ryba tutaj przychodziła, największe tarliska były właśnie tutaj, na dopływie grabowej. Ona przychodziła, czysta woda jak widać. No cóż, no aż smutno, nie, o tym mówić. Jak byłem jeszcze mały, z ojcem chodziłem tutaj na grzybach, po tych górach, co widać, po bułkach. To z góry było widać ryby, jak stoją 70-80 cm. I tej ryby tutaj było, na tym dopływie. Ale od tego czasu, jak elektrownia zrobiła tamę, że ryba nie może migrować i stawy w Buszynie. Znajdujemy się w miejscowości Buszyno. Następna hodowla, następne grodzenie wody. Jak widać, przepławki nie ma. Hodowlę grodzą. Praktycznie całą wodę, że ta ryba nie ma gdzie iść, no to tu ryby już nigdy nie zobaczymy. Nie ma takich tarlisk poniżej elektrowni, bo jest wszystko zamulone przez wszystkie te stawy, sam muł. Są jakieś małe tarliska po 10-20 metrów. Ta ryba tak naprawdę nie ma gdzie się rozmnażać. A tutaj ma naturalne warunki, tak jak widać. Powinny tutaj stać setkami te ryby, a tak naprawdę ani jedna nie przejdzie, bo grodzi elektrownia, nie? Na to dostali zezwolenie, nie wiem kto w ogóle dał im zezwolenie na takie rzeczy, co się dzieje teraz tu. To w ogóle woda nie płynie. Jak ta ryba ma migrować, rozmnażać się, ma być jej więcej, dochodzić do źródeł, zdrowe ryby, żeby były? No nie będą. No tu mamy jedną hodowlę. Za niecałe 300 metrów mamy następną hodowlę, a poniżej następnej tu mamy kilometr, mamy następną hodowlę i poniżej 2 km następna, poniżej 2 km następna i poniżej 2 jeszcze następna. To razem hodowli mamy 2, 3, 4, 5, 6 na odcinku, może 6 km. Jesteśmy teraz w okularach pozycyjnych ten odcinek, gdzie tu powinna ta ryba stać do tym dojść, a nie widziałem ani jednej sztuki. To znaczy, że już była tutaj ekipa kuszelników. A co roku tutaj ryba jest, jeśli jej nie ma, to znaczy, że już coś się działo. Coś się dzieje nocą. I to najbardziej smusi wędkarzy, ludzi, że ta populacja przez to najbardziej ginie. Przez ludzi, można powiedzieć. Jesteśmy na stawach w Osobie. Następne stawy na rzece Grabowej. Tu, no, można powiedzieć, że ta przepławka, no, nie, ryba przejdzie, ale no, mała modyfikacja tej przepławki byłaby perfekcja. Akurat nie mamy aż takiego problemu z grodzeniem tej rzeki. W tym przypadku to jest w Żytniku. Można pokazać, co tu jest. Muł, liście. Nie ma szans. Żadnej ryby nie ma. Nigdy nie będzie. Tak właśnie działają przepławki. Na rzekach, tam gdzie migrują ryby łososiowate. Chodzi w szczególności o troci łososia, no i o pstrąga, no dziąt. Nawet nie skoczyłby tego progu najniższego. No to jeszcze rozumiem, ale żeby woda płynęła, tu w ogóle woda zabetonowane do góry. Jak ta ryba pójdzie? Cała woda wchodzi do stawów powyżej. Przez elektrownię następna część, a tam wychodzi.
Pozamiatane. Pozamiatane. Ta populacja wreszcie będzie musiała wywinąć. Tu woda spada. Tu woda spada. Reszta wody płynie przez elektrownię, a popławka z boku wsucha. I nie ma szans, żeby ryba poszła. Ja nie wiem, kto dał zezwolenie na taką budowę przepławki. Szczerze, nikt tego nie kontroluje i nikt za to nie czuje się też odpowiedzialny, bo to tak nie powinno być.